Do krajowych eliminacji Eurowizji Junior zgłosiło się mnóstwo uzdolnionych dzieciaków. Wybrani szczęśliwcy 15 października będą walczyć o zwycięstwo i udział w dziecięcej Eurowizji na Malcie. Zanim jednak udamy się na Słoneczną Wyspę, wyruszamy do Rzeszowa, by spotkać się z Anią. Jak płyną po prostu dźwięki muzyki, to ja zawsze muszę tańczyć, śpiewać. Nie ma jeszcze takiego dnia, nie było takiego dnia, gdzie nie ponuciłam ani nie zaśpiewałam sobie jakiejś piosenki. Muzyka daje mi niesamowitą radość. Jak wychodzę na scenę, jak widzę ogromną publiczność, to po prostu uśmiech od ucha do ucha. Ania Dąbrowska to jest takie moje śpiewające słoneczko. Jeździmy na festiwale i w kraju, i za granicą, i na różnych koncertach. Mamy okazję bardzo poznać się nawzajem i cieszę się, że ma tyle charyzmy. Przede wszystkim kocha to, co robi. Śpiew to jest jej pasją i nieraz jest zmęczona, ponieważ chodzi do trzech szkół, ale jak już wchodzi do tej sali, gdzie mamy zajęcia ze śpiewu, to zawsze ma uśmiech od ucha do ucha, bo właśnie to jest to miejsce, które najbardziej kocha i to, co najbardziej lubi robić. Nie ma dnia, żeby Ania w domu nie śpiewała. Ania jest bardzo uparta i zawsze dąży do swoich celów, do tego, co najbardziej chce osiągnąć w życiu i wkłada to naprawdę dużo w swojej pracy. Brałyśmy już udział w festiwalach za granicą, w koncertach charytatywnych. Myślę, że z temperamentem, charyzmą i z takim pozytywnym nastawieniem do życia, do świata, ale przede wszystkim do tego, co robi, to dla niej to będzie niesamowite wyróżnienie i na pewno da z siebie 100%. To miejsce, Muzeum Dobranocek, jest tuż obok mojej szkoły Centrum Sztuki Wokalnej, gdzie uczę się śpiewać. Dlatego bardzo często tutaj przychodzę i naprawdę tutaj jest tak ślicznie i sprawia mi to niesamowitą radość. Gdyby Ania dostała się do finału Eurowizji, byłoby to dla nas niesamowite wyróżnienie i myślę, że też taka nagroda za ten czas, który razem spędziłyśmy, bo to jest ciężka praca. Tak jakbyś coś opowiadała, wiesz? Dobrze. I myślę, że też spełnienie marzeń, myślę, że Ani, bo ja jestem po to, żeby pomagać młodym wokalistom, żeby dzielić się swoją wiedzą i myślę, że to też by było dla mnie taką nagrodą, że te moje wszystkie wskazówki, które daję młodym wokalistom, są mądre. Śpiewam piosenkę na Eurowizji pod tytułem Fryzurka. To jest moja piosenka autorska, która została napisana specjalnie na Eurowizję. Uważam, że ta piosenka jest pod mój charakter i pod mój głos. I naprawdę mi się bardzo podoba, ponieważ jest taka rockowa, a ja bardzo lubię rocka. Mamy, razem mamy chyba 300 lat. Ta grupa to moi najlepsi przyjaciele i cudownie się czuję w ich gronie. Myślę, że będzie dobrze nam z siebie 100%. Dzień dobry, dobry wieczór. Już za chwilę, drogie panie, drodzy panowie, rozpoczniemy eliminację do krajowego konkursu piosenki Eurowizji Junior. Już za chwilę dowiemy się, kto spośród dziewięciorga kandydatów, 6 solistek i 3 zespołów reprezentować nas będzie w finałach ogólnoeuropejskich za kilka tygodni, 20 listopada na Malcie. Szanowni państwo, Polska wraca do Eurowizji Junior!
Wracamy po 12 latach przerwy. Czy uda nam się sięgnąć po główne zwycięstwo? Na pewno na to bardzo liczymy, ale dziś przede wszystkim liczy się atmosfera tu w studiu w Warszawie oraz atmosfera przed telewizorami w całej Polsce, a właściwie na całym świecie, dlatego że dzisiejszy koncert można też śledzić za pośrednictwem telewizji Polonia, która dociera w najdalsze nawet zakątki świata. Można głosować za pomocą SMS-ów, ale dopiero wtedy, kiedy dam wyraźny znak, a będzie to po wysłuchaniu wszystkich 9 konkursowych propozycji. I co bardzo ważne, każdy numer telefonu to tylko jeden głos, a więc jest to głos na wagę złota. Ale uwaga, szanowni państwo, równie ważni są dziś jurorzy w studiu. Witamy ich bardzo serdecznie. Anna Wyszkoni. Cześć. Margaret. Marcin Kusy, Polskie Radio. Dzień dobry, witam serdecznie. Aniu, występowałaś na wielu scenach. Powiedz, jak ogarnąć, okiełznać ten stres przed występem, który na pewno w tej chwili odczuwają młodzi artyści? Trzeba go inaczej zinterpretować i po prostu wziąć z niego jak najwięcej tych dobrych rzeczy, bo stres i ta taka fajna trema może nas po prostu mobilizować i może nam dać naprawdę dużo fajnych emocji. I ja liczę na to, że dzisiaj będę mogła przejąć cały ten negatywny stres z uczestników na siebie, a im pozostanie tylko to dobre. No, sprawiasz wrażenie bardzo spokojnej, więc na pewno jest to możliwe. Bo jestem spokojna o uczestników. Za chwilę zobaczymy jak i usłyszymy, jak zaprezentują się na scenie. Margaret, podobno ty nie byłaś fanką takich konkursów, w których trzeba było prezentować swoje umiejętności. Nie no, fanką to może i byłam, ale po prostu mi się nie udawało. No zawsze przegrywałam, no i taka sytuacja. Czyli ale to dobrze, jak... to dobrze, bo jak człowiek upada, to wtedy jeszcze bardziej się stara, żeby wstać i żeby biec, więc spoko. Dziś tą pozytywną energią Margaret będzie wspierała wszystkich uczestników. Marcinie, byłeś właściwie członkiem jury przy tej dużej Eurowizji. Postawiłeś na właściwego konia, wytypowałeś jako zwycięzcę reprezentację Ukrainy. Tak, tak się zdarzyło rzeczywiście. To powiedz w takim razie, jakie warunki powinna, skoro masz takiego dobrego nosa, jakie warunki powinna spełniać piosenka, która wygra tu, dziś w Warszawie, no i za kilka tygodni na Malcie? Gdybym znał taki jeden przepis, gdyby był taki jeden przepis, to myślę, że byłbym bardzo bogatym, szczęśliwym człowiekiem, który już niczego w życiu by nie robił. Ale nie ma takiej jednej recepty. Czego ja oczekuję? Stawiam zawsze na emocje, stawiam na melodię, stawiam na prawdę. No i lubię element zaskoczenia w piosence. I mam nadzieję, że dzisiaj tych 9 wykonawców tutaj, na tej pięknej scenie, podczas Junior Eurowizji, da nam wiele przyjemności. Trzymam kciuki, słucham sercem, mam serce otwarte, ale... różne zmysły inne tak samo cały czas pracują. Tak. Uszy na pewno się przydadzą. Oczywiście, wzrok również. Liczymy bardzo na wsparcie naszego jury, a będzie ono miało bardzo ciężką pracę, podobno jak państwo przed telewizorami. Dlaczego? Dlatego, że podczas tego konkursu niektóre z piosenek, nie wszystkie, ale duża ich część została skomponowana przez wykonawców, do części także wykonawcy napisali swoje słowa. Czyli dziś będziemy tak naprawdę oceniać nie tylko umiejętności wokalne, ale też kunszt kompozytorski, no i oczywiście fantazję, która z pewnością przydaje się przy pisaniu tekstów. Duże wyzwanie przed państwem i wami przed telewizorami. Za chwilę na tej scenie 4-osobowy zespół zastąpi jedna wokalistka o imieniu i nazwisku, które może coś państwu powie. Ania Dąbrowska. Nazywam się Ania Dąbrowska, mam 11 lat i przyjechałam z Rzeszowa. Jestem bardzo energiczną osobą. Mam takiego zadziora i myślę, że to widać. Brałam udział w bardzo wielu festiwalach. Jak wychodzę na scenę, widzę ogromną publiczność, to naprawdę się bardzo cieszę, że mogę dla nich zaśpiewać. Na deskorolce to ja potrafię jeździć w każdym miejscu i w każdych warunkach. Zaśpiewam piosenkę pod tytułem Fryzurka. To jest autorska piosenka specjalnie napisana na Eurowizję. Fryzurka dlatego, że zawsze mam problem z tym, żeby włosy uczesać. Dam z siebie 100%, a nawet więcej. Popadło
Ania Dąbrowska. I co powiecie na temat tego występu, tego głosu? Aniu, czy Ania Dąbrowska, którą znamy, ze sceny, polskiej sceny muzycznej, powinna się obawiać nowej Ani Dąbrowskiej? No nie wiem, ja bardzo bym chciała z Anią Dąbrowską zaśpiewać. Czyli jeszcze jej nie skreślasz? Nie. Nie wysyłasz jej na emeryturę? To dobrze. Dobre dziecko. Margaret, co powiesz o występie Ani Dąbrowskiej? Ja już ci to mówiłam, bo ja mam takie wrażenie, że w tej piosence śpiewasz trochę o mnie. Tam jest taki tekst: och, pomocy, włosy zwariowały w nocy. Jak tak na siebie patrzę dzisiaj, to na ten dywan i to ośmiornicę, to chyba tak jest. Ale wiesz co? Bo ja mam wrażenie, że moje włosy zwariowały w nocy, a twoje... Chodź tu, no. Gdzie to czupiradło? A nie. Uff. Upięte są. To jakieś... Oki uznane. Tak. Margaret, umówcie się na jutro rano po prostu. Rano będzie tak, nie, jak trzeba. Nie, ja jej to zdejmę. Nie, bo Margaret, to będzie od razu lepsza ocena, to będzie czupiradło. Może być jeszcze jeden występ, a wtedy wiesz, co się stanie. A to nie. No właśnie. To lepiej, no bo właśnie. Będzie piąteczka. Bardzo fajnie. Bardzo fajną jesteś łobuziarą. Dziękuję. Aniu. Ja się trochę zastanawiałam, w jakiej fryzurze cię dzisiaj zobaczymy. Czy ujarzmione te włosy, czy takie poczochrane, jak właśnie te, o których śpiewasz. Ale włosy, myślę, powinny być teraz na drugim planie, ponieważ bardzo jesteś uroczą dziewczyną. I to, jak swobodnie się czujesz na scenie, to mnie ujęło. Byłaś bardzo naturalna, każdy twój krok był spontaniczny. Nie myślałaś o tym, co za chwilę masz zrobić, czy podnieść rękę, czy może zatańczyć, zrobić obrót, tylko robiłaś to, co czułaś. Ja tak to odbierałam i gratuluję ci bardzo serdecznie. Dziękuję tego bardzo. Występu. Aniu, właściwie jako człowiek, który tutaj w tym studiu ma najciekawszą fryzurę, no, powinienem zaczynać, prawdę mówiąc. Nie mam problemu z lokami i włosy mi już nie wariują w nocy od wielu lat zresztą, ale kocham rock'n'rolla, kocham ten spontan i rock'n'roll rządzi się też swoimi prawami, ale to nie jest tak, że muzyka rockowa to jest tylko wyjście na scenę i robimy co chcemy. Pomyśl o tym, żeby czasem odpuścić, czasem przyłożyć, mówiąc rockowym językiem. Trochę więcej dynamiki, a tutaj więcej spokoju, ale to wszystko ma szansę naprawdę szalenie okazale zaprezentować się na Malcie. Bardzo mi się podobało. Dziękuję. Trzymamy mocno kciuki. Na Anię, podobnie jak na wszystkich pozostałych wykonawców, będzie można zagłosować, ale dopiero po wysłuchaniu wszystkich 9 propozycji. Jeżeli chcecie zajrzeć za kulisy sceny, bardzo proszę, wystarczy albo na Facebooku polubić profil Eurowizja TVP, tam także można zostawiać komentarze, albo skorzystać ze Snapchata. Gorąco, gorąco polecam.